prosiłbym o charakteryzowanie najważniejszych wyzwań inwestycyjnych dla gaz systemu w tych latach po roku 2014, kiedy finalizowane są obecnie duże projekty inwestycyjne. W tym roku na pewno skończymy całe duże przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu ponad 1000 km gazociągów. To jest nasz taki, powiedzmy, pierwszy duży sprawdzian. Nigdy takie inwestycje nie były realizowane. Wartość tych inwestycji to prawie 4 miliardy złotych. W przyszłym roku skończymy budowę terminala i to jest jak gdyby ten pierwszy ważny etap. Natomiast już w tej chwili rozpoczęliśmy projekt, który nazywamy Korytarzem Północ-Południe i dla nas to jest najważniejszy w tej chwili projekt, dlatego że są to inwestycje, które pozwolą na transport gazu z kierunku zachodniego i północnego w rejony centralnej Polski, jak również w kierunku Słowacji i Czech, a w dalszej kolejności być może Ukrainy, co też będzie pewnym wyzwaniem dla Europy i pewnym wyzwaniem w ogóle dla naszej części kontynentu. To jest duży projekt inwestycyjny, który szacujemy na około 4,5 miliarda złotych. Kolejne prawie 900 km nowoczesnej infrastruktury o średnicy 1000 mm. Inwestycje, które tak naprawdę zakończą w naszej ocenie całe kłopoty, o jakich można w ogóle było mówić w przeszłości, jeśli chodzi o zależność energetyczną, o bezpieczeństwo energetyczne, jeśli chodzi o gaz. Umożliwienie transportu gazu w nieograniczonych ilościach z zachodu Europy, z północy Europy, z terminala LNG do naszych sąsiadów na południe, ale oczywiście przy okazji również do dowolnego miejsca w Polsce, z dowolnego kierunku. To jest to wyzwanie, które nas przede wszystkim czeka i to jest podstawowe, można powiedzieć, wyzwanie. Oprócz tego realizować będziemy równolegle budowę gazociągów w centralnej Polsce, w centralnej części Polski, z Warszawy w kierunku południowym, by zamknąć taki pierścień równoległy do połączenia, które określiłem wcześniej jako korytarz północ-południe i być może będziemy realizować również połączenie z krajami bałtyckimi. Świadomie używam tutaj określenia krajami bałtyckimi, ponieważ w normalnej nomenklaturze mówimy o połączeniu z Litwą, natomiast tak naprawdę chodzi tutaj o zakończenie izolacji krajów bałtyckich, więc Litwy, Łotwy i Estonii, a być może docelowo również połączenia z Finlandią i stworzenie jak gdyby takiego pełnego, zintegrowanego rynku w tej części Europy. To są nasze najważniejsze wyzwania. Duże wyzwania, jeśli chodzi o taką część finansową, bo to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, wymiar około 4,5 miliarda złotych tylko na korytarz północ-południe, ale w sumie z tym wszystkim inwestycjami będą to wydatki na poziomie około 6 miliardów złotych, ale również jeśli chodzi o wysiłek taki inwestycyjny, czysto techniczny, czysto intelektualny, gdzie musimy zmierzyć się naprawdę z zupełnie nowymi oczekiwaniami zarówno w stosunku do naszych wykonawców, jak również do naszych inżynierów, naszych ekspertów technicznych. A jak wygląda przewidywany harmonogram realizacji tych inwestycji? Harmonogram to rok 2018-2019, mówię tutaj o przełomie tego roku. Jesteśmy w tej chwili na etapie takim, że te inwestycje są przygotowane, są projektowane. W przyszłym roku będzie to proces zakupu całej armatury i rur. I pierwsze pozwolenie na budowę w ramach tego korytarza północ-południe będzie, zakładamy, możliwe do uzyskania gdzieś w okolicach połowy 2015, inne gdzieś w roku 2015. W związku z tym na okres budowy, na realizację całej inwestycji potrzebujemy około 2-3 lat, stąd ta perspektywa 2018-2019.